Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W weekend rozgrzała dyskusja na temat artykułu w niemieckim Bildzie. Artykułu, który wręcz krzyczy, że niemiecka armia przygotowuje się na wojnę z Rosją. To, co możemy przeczytać w niemieckim dzienniku, to taka, taka ocena, że niemiecka armia opracowała scenariusz szkoleniowy. Przewidujący, że w dość krótkim czasie dojdzie do eskalacji w relacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego z Rosją, co może wymagać od Niemiec wysłania nawet dziesiątek tysięcy żołnierzy na tak zwaną flankę wschodnią NATO. Bild powołuje się na, na tajny dokument Ministerstwa Obrony Niemiec, z którym mieli się rzekomo zapoznać dziennikarze tego periodyku. Scenariusz niemieckiej armii przedstawiony w tym artykule pokazuje, że eskalacja między Rosją a NATO ma się rozpocząć już w lutym 2024 roku. Możemy przeczytać tutaj cytat z tłumaczeniem: Eskalacja między NATO a Rosją może mieć miejsce już w lutym. To scenariusz szkoleniowy, opisujący krok po kroku, miesiąc po miesiącu, jak Putin będzie się zachowywał i jak NATO będzie się bronić. Zgodnie z tym scenariuszem, przygotowanym dla Bundeswehry, eskalacja rozpocznie się za kilka tygodni. Koniec cytatu. Zgodnie z tym rzekomym scenariuszem, Rosja ma rozpocząć nową falę mobilizacji i wcieleń do armii, która ma objąć kolejne 200 tysięcy osób i ma to właśnie nastąpić w lutym 2024 roku, co będzie potraktowane przez NATO jako element eskalacyjny. Wiosną Rosja ma rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę ofensywę na Ukrainie i w związku z no, już potężnym osłabieniem Ukrainy, i w związku z niechęcią także do dalszego wspierania militarnego. Tego państwa, w związku z tym, że no, Kijów domaga się tak ogromnego wsparcia, na które Zachodu po prostu nie stać, ten scenariusz przewiduje, że Rosja ma pokonać ukraińską armię do czerwca 2024 roku. Te wszystkie informacje, te wszystkie no, scenariusze właśnie zostały przedstawione przez niemiecki dziennik Bild. Idąc dalej, jak piszą niemieccy dziennikarze, powołując się na ten rzekomy dokument, Ministerstwa Obrony ma dojść do starć na tle etnicznym w państwach bałtyckich, a Rosja ma przeprowadzić duże ćwiczenia Zapad 2024, czyli Zachód 2024, z udziałem około 50 tysięcy żołnierzy, i te ćwiczenia mają się odbywać na zachodzie Federacji Rosyjskiej i w Republice Białoruś. To wszystko ma, ma się dziać we wrześniu bieżącego roku. Idąc dalej, w październiku Rosja ma przerzucić wojska i rakiety średniego zasięgu do obwodu Kaliningradzkiego w celu rzekomego uderzenia na tak zwany przesmyk Suwalski. W grudniu bieżącego roku, już po wyborach w Stanach Zjednoczonych, ma dojść do napięć na granicy Rosji z Litwą. Tutaj Rosja ma próbować wykorzystywać potencjalny paraliż systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych tuż po wyborach. To też zresztą ciekawa Ciekawy scenariusz, ciekawa perspektywa już zakładająca właśnie te turbulencje wewnątrz polityczne w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w styczniu 2025 roku Polska i pa państwa bałtyckie mają zwołać posiedzenie Rady NATO i ogłosić, że są zagrożone atakiem ze strony Federacji Rosyjskiej, która. Już w marcu 2025 roku ma przerzucić jeszcze kolejne dodatkowe jednostki na Białoruś i na granice państw bałtyckich. W maju 2025 roku, zgodnie z tym scenariuszem, które, które nakreślili niemieccy dziennikarze. NATO ma zdecydować się na działania odstraszające, aby powstrzymać Rosję przed tym rzekomym atakiem na tzw. przesmyk suwalski i te działania odstraszające mają zarówno być nakierowane na potencjalne odparcie uderzenia z obwodu Kaliningradzkiego, jak i z Republiki Białoruś. W ramach tych działań NATO ma zdecydować się przerzucić 300 tysięcy żołnierzy w tym, 30 tysięcy żołnierzy z Niemiec na tę tak zwaną wschodnią flankę NATO. Sam Bild podkreśla, że scenariusz ma być wykorzystywany w czasie ćwiczeń Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie Morza Bałtyckiego właśnie w bieżącym, w bieżącym roku. Natomiast Bundeswera odpowiedziała na pytania Bilda o ten właśnie scenariusz, który Państwu tutaj streściłem, który został przedstawiony na łamach niemieckiego dziennika. I ta odpowiedź brzmiała, tutaj cytuję że rozważa rozważane są różne scenariusze nawet skrajnie nieprawdopodobne jako zwykłą część działań wojskowych. Koniec cytatu. Abstrahując w tym momencie od realności tych założeń czy tych perspektyw, ewentualności planów ewentualnościowych, warto zauważyć, że nastąpiła bardzo istotna zmiana, jeśli chodzi o narrację, jeśli chodzi o Komunikację strategiczną, tak zwanego kolektywnego zachodu. Generalnie jeśli chodzi o komunikację strategiczną NATO, to w przeszłości mieliśmy do czynienia z tworzeniem scenariuszy, które, które były fikcyjne i uwzględniały fikcyjne państwa. Uciekało się od nazywania, używania nazw konkretnych państw. Zresztą w wojsku polskim również były tworzone różnego rodzaju nazwy w takich ćwiczeniach jak Wislandia, Polandia, Baria i tak dalej, tak dalej, aby nie eskalować także w warstwie komunikacji strategicznej niepotrzebnego napięcia w stosunkach międzynarodowych. Natomiast mamy do czynienia z istotną zmianą, kiedy w tej komunikacji strategicznej NATO już pojawiają się w scenariuszach, właśnie w ćwiczeniach wojskowych, konkretne nazwy istniejących państw. Państw. Także jest to istotna zmiana. Natomiast co do tego artykułu Bilda, to należy moim zdaniem traktować go jako wypuszczenie pewnego balonu próbnego, jako takiego można powiedzieć użycie papierka lakmusowego, jak zachodnia opinia publiczna, jak także establishment polityczny krajów zachodnich zareaguje na tego typu informacje, na kolejne można powiedzieć wejście na kolejny szczebel drabiny eskalacyjnej, jeśli chodzi o narrację strategiczną. Widać tu także konsekwentnie element budowania napięcia, przygotowywania takiego psychologicznego społeczeństw zachodnich do ponoszenia kolejnych kosztów, no właśnie dofinansowywania Ukrainy, czy w ogóle... Ponoszenia kosztów eskalowania napięcia z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Z punktu widzenia interesu państwa polskiego, z punktu widzenia interesu wszystkich nas jako obywateli, tego typu scenariusze i w ogóle tego typu eskalacja, chociażby tylko i wyłącznie w przestrzeni informacyjnej, jest skrajnie niekorzystna. No musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli doszłoby do hipotetycznej wojny NATO z Rosją, to Polska byłaby tym właśnie, już nie poligonem, ale byłaby głównym teatrem działań wojennych, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla ludności cywilnej przede wszystkim. Musimy sobie zdawać sprawę, że ta strategia anglosaska, która, którą prezentowałem w ostatnim chociażby podcaście, i także te zabiegi. Które są tworzone, jeśli chodzi o system mobilizacyjny wojska polskiego. Mówiłem o tym nowym wzorcu kart mobilizacyjnych, mówiłem o tym w ostatnim odcinku podcastu. Ten nowy wzorzec wszedł w życie 13 stycznia bieżącego roku. To wszystko jest bardzo niebezpieczna tendencja. Ona pokazuje, że trwają bardzo istotne zabiegi przygotowujące się do konfrontacji z Federacją Rosyjską, i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że taka ewentualność jest skrajnie niekorzystna dla państwa polskiego, i trzeba jasno mówić, że wojna na Ukrainie. To nie nasza wojna, ta konfrontacja, ta rozgrywka, która jest niczym innym jak proxy war, czyli wojną zastępczą kolektywnego Zachodu z Rosją, ta, ten konflikt, który toczy się na Ukrainie, powinien z punktu widzenia interesu Państwa polskiego interesu w ogóle całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej zostać jak najszybciej zakończony. Powinno się przejść jak najszybciej do rokowań rozejmowych, a następnie rokowań pokojowych. Dalsza eskalacja jest skrajnie niebezpieczna, po prostu dla istnienia państwa polskiego. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.